To, co w tym momencie widzicie, to kolejna adaptacja uniwersum Władcy Pierścieni w zakresie gier sieciowych. Przy okazji cieszy się ona jakąś niezrozumiałą, gigantyczną popularnością, która sprawiła, że na kilkanaście serwerów spośród wielu musiałem rozpocząć zabawę Mordorem, ponieważ na dany moment interesująca mnie frakcja była zablokowana, co sprawia, że Rise to War jest tak rozchwytywany, uniwersum, a może wybitne mechaniki. Zapraszam Was na dzisiejszy rzut okiem. Pierwsze wrażenia po kilku godzinach jasno wskazują, czym jest Rise to War, a w najprostszym tłumaczeniu można to nazwać plemionami na sterydach. Wiem, to bardzo płytkie sformułowanie, wydaje mi się jednak, że to najlepiej zobrazuje każdemu, kto średnio orientuje się w tematyce, jakiej rozgrywki można się spodziewać. Oto przed nami strategia z odpowiednio rozbudowanymi barierami czasowymi, które sprawiają, że staje się ona partyjkowcem do doglądania na bocznym monitorze, no i moim zdaniem w tej sytuacji najlepszym wyjściem byłoby udostępnienie tejże gry w oknie przeglądarki, a nie wyłącznie na smartfonach, bo wówczas omijamy potrzebę instalowania ewentualnego emulatora. Sama gra przy okazji wiele nie waży, no i też zaskakująco dobrze traktuje baterię telefonu, co przy założeniu okazjonalnego zaglądania na działanie naszego ośrodka zła lub dobra nie nadwyręża żywotności przesadnie. Ale do rzeczy. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj do czynienia z plemionami na sterydach, chociaż bardziej wprawieni w zakresie strategii czasowych powiedzą, że to kolejny reskin, który widzieliśmy wielokrotnie. I to niestety smutna prawda, chociaż pewnie wielu złudnie będzie spoglądać na oferowane uniwersum jako kartę przetargową. To poniekąd tłumaczyłoby fakt tak sporej popularności, no bo przyznam, pierwszy raz w mobilnej strategii spotykam się z tak wyraźnym oblężeniem serwerów, które powodują określone ograniczenia już jakiś czas po premierze. O jakich w ogóle ograniczeniach mowa? Generalnie sprawa wygląda tak, że cała rozgrywka, czy też bardziej mapa, podzielona jest między różne królestwa. Jest ich 6: Rohan, Gondor, który był moim pierwotnym bikiem, Lothlórien, Erebor, Mordor oraz Isengard. Każde królestwo przy okazji, jak wiadomo, ma określone jedno specjalne, a także bonusy związane z istnieniem w świecie. Przykładowo Mordor bodajże ma bonusy związane z pozyskiwaniem surowców. Następnie tworzycie sobie jeszcze pierścień. Jego znaczenie? Na dany moment prawdopodobnie wyłącznie estetyczne, mówiąc o wyborze materiału czy też kamieniu, chociaż sam pierścionek stanowi swoiste drzewko skilli pasywnych, które uzupełniane są poprzez wydobywane swoiste punkty doświadczenia czy też energię. W ten sposób ogólnie ten pierścionek levelujemy. Trudno mi w ogóle powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy innych frakcji, ale mnie przez pierwsze chwile rozgrywki po doborze świecidełka prowadził Saruman oraz Smigol. Wiadomo, pokazali co, gdzie i jak, przy okazji dostałem info, w jaki sposób zrekrutować oficera, który poprowadzi wojska, no a dalej hulaj dusza piekła nie ma. W oparciu o swoiste rozdziały poszatkowane z zadaniami, które niejako wyznaczają ten korowy rytm naszej przygody. Tym samym pierwsze kilka godzin spędza się na wydobyciu, rozwoju podstawowych budynków miasta, no i otrzymywaniu kolejnych elementów interfejsu, które posłużą jako dodatkowe atrakcje czy też minigierki. Ale zanim o minigierkach, pora skupić się na strukturze głównej. Jest sobie miasto w centrum, które ulepszamy w zakresie różnych odstępów czasowych. Mamy ratusz, dodatkowe budynki, market i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie tych wszystkich domków, domeczków, struktur jest kilkanaście, drabinek także. Podobnie sprawa tyczy się koszar, gdzie rozbudowa to dostęp do ciekawszych jednostek, wojsk. Każdy upgrade kosztuje kolejne tysiące, a później dziesiątki tysięcy surowców. No i w ten prosty sposób, podobnie jak we wspomnianych kultowych plemionach, kształtujecie i wzmacniacie swoją pozycję na mapie. Następnie rozbudujecie swoje włości, zajmując i pozyskując kolejne kwadraty składające się na cały świat. Jedne są słabsze, inne mocniejsze. O każdy z nich walczycie, wysyłając zrekrutowanych oficerów wraz z wojskami z koszar. Proste jak na dany moment, prawda? Mam nadzieję. Z czasem rozwijacie możliwości zamku o dodatkowe pola, bo oczywiście startowa pula jest niewielka, więc skupiając się na głównych włościach, finalnie możecie przyłączyć więcej i więcej terenu, który później eksploatujecie pod kątem surowców, jak i pozyskiwania energii dla naszego pierścionka. Nic wybitnie wyszukanego, szczególnie, że po pierwsze główne questy Was prowadzą po tym, co warto rozbudować, a po drugie wszystko dzieje się w interwałach czasowych, więc jest ta chwila na przemyślenie pewnych rzeczy, szczególnie, że wioska na starcie jest chroniona, a Wy macie ten moment wytchnienia na zgromadzenie zaplecza, zrekrutowanie dodatkowych oficerów i podreperowanie wojsk przed potencjalnym atakiem w przyszłości, bo wiadomo, poszczególne frakcje się biją, walczą o teren. Dodatkowo można także wypowiadać wojnę, ale to temat, który póki co chyba mojej gildii, do której dosyć spontanicznie dołączyłem, nie interesuje. I w tym miejscu Rise to War pozostaje dosyć prosty, no bo co więcej można robić w grze? Wysyłacie wojska na wyprawy, ustawiacie kolejne budowy, rekrutujecie czy leczycie podupadłych wojowników, no i logujecie się raz na kilka godzin, aby zobaczyć, co tam można jeszcze zdziałać. Ale Rise to War ewidentnie pierwsze godziny stara się mocno zintensyfikować, dorzucając kolejne i kolejne rzeczy, na których warto się skupić, no i przy okazji dzięki temu przyciąga naszą uwagę na dłużej. Powiedzmy, bo
bonusy sypią się syto, waluta premium spływa w setkach, byle tylko wartko zachęcić nas do rozbudowania miasta boostami do przyspieszenia. Chwilę później, poza rekrutacją oficerów, pojawiają się jeszcze minigierki w formacie takich scenariuszy, które są na mapce, ponownie podzielonej na kwadraty, no i one oferują jakiś tam substytut historii znanych z uniwersum, które odpowiednio uproszczono w oparciu o skakanie po tych kwadratach, zabijanie konkretnych jednostek, no i później kończenie całego scenariusza, aby przejść do następnej sekcji. Nic przesadnie wyszukanego, aczkolwiek tak to wygląda, no i trudno oczekiwać więcej. Same wyprawy są ogólnie zautomatyzowane, tak jak i wszystkie walki, nie mamy na to żadnego wpływu poza zwykłą świadomością w kontekście mocy i liczby jednostek, ale wracając właśnie za te konkretne minigierki, dostajemy walutę, czy też nawet część ekwipunku, ale zaraz, ekwipunek? Tak, bo oficerowie zakładają broń, klatę, hełm i akcesorium. Co więcej, oficerowie levelują, no i mają dodatkowe pasywne drzewka. Co jeszcze więcej, mają punkty staminy, więc ich działanie nie są ograniczone wyłącznie przez czas, ale także przez punkty energii. Oficerów możemy również wysyłać na misje, które robią samodzielnie, no i za to też dostaniecie różne rzeczy, albo walutkę, albo jakieś bonusy, czy też zwoje do rekrutacji kolejnych oficerów, albo części ekwipunku, więc znowu jest jakiś taki zapychacz czasu, który sprawia, że część naszych jednostek można zagospodarować w typowym offline'ie. No i w tym miejscu musicie zdać sobie sprawę z jednej prostej rzeczy, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Tak, Warner Bros. Wraz z NetEase zrobiło grę, która wykorzystując znane uniwersum, bardzo punktuje osoby chcące uiścić odrobinę grosza. Nie tylko wpływy z podatków się zwiększają po sypnięciu walutą premium, którą w wolnej chwili oczywiście można, jak wspomniałem wcześniej, wyfarmić za darmo, ale nawet market nie stanowi miejsca do handlu między graczami, a serwuje itemy za walutę premium lub ewentualnie wymianę barterową, która w gruncie rzeczy, z tego co przekalkulowałem, nie jest wybitnie opłacalna. Pamiętajmy przy tym, że mówimy o grze, która jest nastawiona na player versus player, w sensie okej, mamy walki na terytoriach, tracimy wojska na przejmowanie kolejnych obszarów i tym podobne, ale głównym wrogiem jest inny gracz, który o ile wyda gotówkę, to w chwili zejścia osłony dla żółtodziołów, bądź też podjęciu ataku w późniejszej fazie rozgrywki, może roznieść osobę darmową. Taki gracz free to play nie zregeneruje się równie szybko, a jest duża szansa, że jego królestwo z biegiem czasu poza wolniejszym progresem utraci efektywność w walce. Kto by się spodziewał? Cieszę się co prawda z faktu, że gra dba o równowagę na serwerach. Chcąc wejść na ten, który mnie powiedzmy interesował, mogłem postawić wyłącznie na Mordor i to tam pozorna nutka sprawiedliwości, ale to tylko dobra mina do złej gry. Faktycznie nie czuję tutaj nic wybitnego, ale będę grał do czasu, aż mnie ktoś nie podbije. Proste założenie, jestem tutaj darmozjadem, więc ktoś mnie połknie, aczkolwiek spokojnie 2-3 razy dziennie, przy aktualnych bramkach czasowych, poklikam sobie rozbudowę, czy też wyprawy, tak samo robiłem w plemionach, póki mnie ktoś nie zniszczył, a że uniwersum jest, no mimo wszystko, dobre, to byle jakość samej gry nie jest aż tak przerażająca, chociaż podsumowując, owszem, to gra byle jaka sztampowa, no i wałkowana wielokrotnie, mówiąc o samym schemacie, a jedyny sukces zawdzięczać może wyłącznie Frodo i Gandalfowi świecącemu mordką na misjach. To wszystko ode mnie na dzisiaj, generalnie raczej nie polecam, natomiast możecie dać w komentarzach, jak wam Rise to War się podoba. Na razie, cześć!